Jedziemy? Mikołaj Kubala z Włodzisławia Śląskiego, choć w styczniu skończył zaledwie rok, dziś jest prawdopodobnie najmłodszym milionerem w województwie śląskim. A to za sprawą terapii genowej na rdzeniowy zanik mięśni wartej ponad 9 milionów złotych, która płynie w jego żyłach. Po 11 miesiącach intensywnie prowadzonej przez rodziców zbiórki dokładnie w pierwsze urodziny chłopca pasek postępu wypełnił się w 100%. Oczywiście, że czekaliśmy. Pasek na zbiórce oszalał. I naprawdę te wpłaty szły tak szybciutko, tak to szybko śmigało. No a później świętowaliśmy. Mile zaskoczeni zostaliśmy przez wszystkich naszych wolontariuszy, przez wszystkie osoby, które nam pomagały, bo byli z nami do końca. Przyszli tutaj do nas, odwiedzili nas, świętowali razem z nami. Mikołaj komunikuje się jeszcze w swoim języku, ale gdyby dziś miał podziękować wszystkim zaangażowanym w jego zbiórkę, brzmiałoby to mniej więcej tak. Dziś mijają blisko 2 miesiące, odkąd Mikołaj przyjął terapię genową w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Po otrzymaniu leku chłopiec przez kilka tygodni musiał przebywać w izolacji domowej w otoczeniu wyłącznie najbliższych, którzy musieli przestrzegać rygorystycznych wytycznych. Chodziło przede wszystkim o to, by uniknąć narażenia na infekcję. Samo podanie leku trwało godzinę. Nie zapomnę tego dnia do końca życia. To były takie emocje, jakby wygrał po prostu drugie życie Mikołaj. Po samej terapii genowej i przed podaniem Mikołaj musiał przyjąć i nadal przyjmuje sterydy. No ale najważniejsze jest to, że już nie będzie musiał przyjmować tego leku co 4 miesiące, spinrazy, bo o to nam też głównie chodziło, żeby nie musiał męczyć się co 4 miesiące i mieć wkłucia w kręgosłup. Natomiast nadal mamy prowadzić rehabilitację systematycznie, no i za jakiś czas będziemy musieli się pojawić na kontroli w Lublinie. A co będzie dalej, czas pokaże. Na razie cieszymy się każdym dniem. Rokowania w przypadku Mikołaja są bardzo dobre. Terapia genowa to jedna dawka na całe życie, a podana w odpowiednio szybkim czasie zwiększa szanse dziecka na prawidłowy, nieodbiegający od norm rozwój. Mikołaj miał to szczęście, że zakwalifikował się do nieodpłatnego programu badań przesiewowych, które na Śląsku wprowadzono na chwilę przed jego narodzinami. Dzięki temu możliwe było podjęcie leczenia na wczesnym etapie i jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Na chwilę obecną nie wymaga on już kontynuacji leczenia innego rdzeniowego zaniku mięśni. Myślę, że rehabilitacja będzie konieczna. Czy do wieku dorosłego? Trudno w tej chwili powiedzieć. Są zbyt krótkie obserwacje pacjentów po podaniu terapii genowej. To jest w ogóle rzecz niebywała i fenomenalna, że są badania przesiewowe, które potrafią nam pokazać dzieci, które będą rozwijały objawy rdzeniowego zaniku mięśni w momencie, kiedy jeszcze te objawy są słabo nasilone lub ich nie ma. Mikołajowi i jego rodzicom towarzyszyliśmy niemal od samego początku walki o uchodzący za najdroższy lek świata. Dziś razem z nimi dzielimy radość, a chłopcu życzymy dużo zdrowia. Rodzice jednak nie ustają w działaniach, bo teraz angażują się w pomaganie innym dzieciom, które podobnie jak Mikołaj potrzebują terapii genowej.